na 100%. Dorwiemy dzisiaj coś mega. Łapkę, daj łapkę, łapkę, chodź. Pokémon! Czy już wszystkie masz? Pokémon! Ziomeczek w Gdyni zauważył Pokémona, którego ja jeszcze nie mam, a którego mają wszyscy. Jadę po niego tylko dlatego, że jestem w centrum u dziewczyny i mam blisko ze swojego domu. Chyba bym nie zdążył, dlatego zapinamy pasy i jedziemy. I tak, teraz muszę go znaleźć. Czy jest na radarze? Jest! Pojawił się! Pojawił się! Pojawił się! Pojawił się! A gościu mi powiedział, że gdzieś jest koło Gdyni Areny. Pojawił się, jest. To będzie mój pierwszy Dragonite, o ile oczywiście uda mi się go złapać. 758 CP, nie jest to dużo. Jestem ciekawy jak IV, bo gościu mi nie powiedział, nie napisał nawet. Jedziemy. Będzie to mój pierwszy Dragonite, tak jak powiedziałem. Pierwszy Dragonite. O, prześwietlona twarz. Nie udało się go złapać. Jeszcze raz. Jeszcze raz w takim razie. Nic nie widzę, tak słońce uderza w ekran. O nie, znowu mi uciekł. Znowu mi uciekł. No nie, boję się, że ucieknie zaraz. Boję się, że ucieknie, naprawdę. Totalna porażka. Wow. Nie. Naprawdę tak trudno się je łapie, czy ja mam takiego pecha? O, chyba nie było mi pisanego mieć. Chyba nie było mi pisanego mieć. Słuchajcie, rzuciłem w niego chyba już 8. albo 9. raz, nie wiem. Na nagraniu sobie będę mógł zobaczyć, ile malinek mi zeszło. Mam jeszcze 6, mam jeszcze tylko 6 malinek. Ultraboli mam trochę więcej, ale... Już powoli tracę nadzieję, powiem wam szczerze. Jeszcze no na to 4 berry jeszcze tylko mam. Jestem naprawdę podłamany tym. Jest! Jest! Udało się! Fuck! Udało się złapać Dragonite'a. Mój pierwszy Dragonite. Patrzcie, jest wpis do Pokédexu. O kurczę, najlepsze, że w ogóle jeszcze nie miałem okazji z nim walczyć, żeby go dorwać do swojego IV. O. No, powiem wam, była to naprawdę mozolna walka. Słuchaj, gościu, nie pamiętam jak miałeś na imię, ale dzięki ci za ten wpis, dzięki ci, bo... Nie wiem, chyba bym do końca, kurczę, tej gry nigdy nie złapał Dragonite'a, gdyby nie twoja pomoc. Jeśli to oglądasz, to się odezwij, ja spróbuję cię znaleźć na fejsie jeszcze. O, dobra. Dzięki, lecimy dalej w takim razie. Tutaj właśnie, pod tą halą widowiskowo-sportową w Gdyni, złapałem swojego pierwszego Dragonite'a. Starterek się trafił, zaatakujemy go malinką. Pineapple Berry, ewolucji w Blastoise'a. Brakuje mi jeszcze troszeczkę. Tak, gotcha. Super. Nadmorskie PJ-e spacerują. Spaceruję sobie właśnie bulwarem nadmorskim w Gdyni w celu złapania Magic Carpi oraz Dratinich. Zrobię sobie, nie wiem, z 2 okrążenia, przy okazji wykluję jajko, a następnie pojadę kupić takiego pająka na kamerę, żebym mógł sobie na przykład przyczepić do drzewa i nagrywać się z oddali też, a nie, że muszę trzymać w ręce. Ktoś narzekał na brak poliwangów u siebie, no to powiem, właśnie spaceruję sobie jakieś 5 minut, a już 4. poliwang mi wyskoczył, tak więc jeśli ktoś ma naprawdę deficyt, to zapraszam, zapraszam serdecznie. Powiem wam, już jest zimno, chyba będę wracał do domu, zmontuję filmik. Spacer był przyjemny, ale naprawdę już zacząłem nawet sobie trochę biegać, żeby się ocieplić. Co my tutaj mamy? Eevee sobie złapie. What the fuck?
kurde, gdzie mogę kamerę? 1000! Leci malinka. Ja pierdzielę. Leci malinka. Kurczę, też jest czerwony. O ja, już mam ręce skostniałe, ale może dam radę. Och, kurczę, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. O kurczę, słyszeliście to? Statek trąbnął. O, bateria w aparacie miga, może nawet mi nie wystarczyć. Mam dla 100 zajsa. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Trzeba pogłaskać rybę. Jak pogłaszczecie rybę, będziecie mieli dobry drop w Pokemonach. Dobra ryba, dobra. Dobra ryba. Dobra. Trzeba kupić pająka do kamery. Kupiłem dwa, mniejszy i większy. Jeden dla siebie, drugi dla Agnieszki, bo jej się już głowica wyrobiła. Taki oto stworek. Bardzo fajnie, ponieważ mam jednego z dość wysokim IV i chciałbym go ewoluować. Kabuto zaczęły się pojawiać ostatnimi czasy, jak się pozmieniały nesty. O, jestem chory. Miałem nie wychodzić z samochodu, tylko zebrać pokstopy. Ale pokazał się... Sami wiecie kto. Mam cię tutaj. Zawitarze, jesteś mój. Jest spoko. Subskrybujcie ten kanał i dajcie łapki w górę. A zobaczycie więcej jakichś ciekawych Pokemonów. Oh my god. O, ten słynny Pokemon jest taki. Hildo. Wow. Dobra, dawaj, wkładamy go. Chodź. Trafił się nam tutaj w końcu Ursaring. Bardzo piękny CP, bo 1400. Jak dobrze wiemy, jest on dobry do gymów aktualnie. I mam nadzieję, że mi uda się go złapać. Udało się go złapać. Jesteśmy tu, bo chciałam podbić Jima. Tam go widzicie właśnie i musimy niestety wysiąść z auta, ale że jest zimno, to będziemy go podbijać już bez nagrywania. No, dwukilometrówko, co nam dzisiaj przyniesiesz? Cóż nam dzisiaj przyniesiesz, dwukilometrówko? Oby coś dobrego. Oh my god, jakie to jest dobre! Wbijamy 2.5, no i teraz to już z górki, prawda? Nie no, żartuję, tak naprawdę to 25 zaczyna się ekspienie, kurczę, jednego levela w 2 tygodnie. Flink. Będzie wbijanie levela pod budką z kebabem. Nawet dwoma, kebab King, kebab Turka. Znowu first row, ale wyskoczył, ale i tak jakby, no, rzuciłam super. O, teraz gorzej. Proszę, nie wyskoczył. Jest! 25! Wow! Patrz. Będą? Jest inkubator i jest szczęśliwe jajko, ale więc... Ale dostaliśmy prezent. Na 17 marca będzie jak znalazł. Mega. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam. Włożyłem sobie telefon w spodnie, kiedy byliśmy z Agą w Tesco i... Ciekawe, co mi się wykluło. Więc spójrzmy na to. Wychodząc z Tesco spojrzymy. Ty telefon mi się wyłączył. A nie, czekaj. O fuck, nie nagra mi się. Ja dotknąłem to w spodniach. No, ale tak raz, spoko. Fuck, super, że jest, ale dotknąłem w spodniach telefonem. Nie, a ja i... też tak raz miałam, 10 ja... sobie też wyczułam. W Tesco, nie? To samo. Oh my god. Nie, Tesco jest skażone. Żegnam się z wami serdecznie z Gdyni. Subskrybujcie kanał i zapraszam was na kolejne filmiki. Siemano!